Uwaga, nie przewijaj do kulminacyjnego momentu, bo w tym filmie przekonam się, w jakim stopniu tym razem ucieszę się z niespodzianek paznokciowych. A czasami bywam naprawdę wybredna. Cześć, ja jestem Edyta, a to jest odcinek serii Prezenty. Za chwilę moja siostra Hania przyniesie pudło, z którego wyciągnę 3 paczki z prezentami, które zamówił jeden z moich kolegów z Teamu Kulo, Paweł Poeta. Wyciągnęłam, otworzyłam i zaznałam szczęścia. Więc wyczekuj tego, co nastąpi i przypominam, nie przewijaj do kulminacyjnego momentu. Kryszczyn, dajesz intro. Kryszczyn, dzięki za intro. Widzowie, za to, że jesteście. Haniu, bardzo bym prosiła o pudło. Hania nieprzygotowana. Coś czuję. Chciałam powiedzieć, że chyba się już wystrzelałaś na dzisiaj. Wystrzelałam się, chciałam szczelić palcami, nie poszło. Nie wiem, nie wiem. Zaczynamy. Hej, nie szczeliłam, bo wcześniej szczelałam. Bardzo dziękuję. Prezenty, co niektóre były otworzone, w sensie paczki, ale nie patrzyłam, co tam w środku jest. Wiem, że są 3 paczki, bo ostatnio bida, więc wszystkie 3 dzisiaj. No nie będę losować, tak jak kiedyś w poprzednich odcinkach, bo tych prezentów nie ma tak dużo, ale po prostu wszystkie 3 wyciągnę. I co chciałam powiedzieć, były otworzone, bo chłopaki sprawdzały, czy to coś czasem do nich nie jest. 2, 3. Spięłam to spinaczem. Hania przycisnęła, żeby nie patrzyła, co w środku. W sensie, wiecie, gdzie jest spięta spinaczem jakaś paczka. O, tu widzicie spinacz, tak? Hania ścisnęła, więc ja nie widziałam, co tam w środku jest. Ale mamy 3 paczki, 2 ciężkie. Jedna lekka. Ciężka. I też ciężka. 2 ciężkie, ale one są bardzo podobne. Nie wiadomo, czy tam coś nie będzie podobnego. Zobaczmy. Zacznijmy sobie na spokojnie. Od tej paczki, która jest lekka. Więc tylko wystarczy te 2 spinacze rozdzielić z kopertą. I zobaczymy. Czy ty się, Ania, domyślasz, co tam jest? Nie patrzyłaś? Nie pamiętasz? Nie pamiętam. No nawet jak patrzyła, to nie pamięta. Zerknęłam, ale już nie pamiętam, bo to było... Coś małego. Ja sobie zaś pozgaduję. Coś drobnego. Czekajcie, ja popatrzę do góry. Wy już będziecie widzieć, nie? Wy już będziecie widzieć, ale ja jeszcze nie widzę. Ja jeszcze nie widzę, więc zrobię taką zabawę, że ja będę dużo czegoś małego. Dobra, jakieś pinty albo stamping żele w tubeczkach. Tak! Stamping żele. Jestem w niebie. Uwielbiam stamping żele. I jeszcze tak dużo. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Oj, Paweł, super. Do serii 12 kolorów będzie idealnie. Fajnie, że są w takich foliach, bo czasami jest tak, no różnie bywa przy przesyłkach, tak, wysyłkach. No czasami się rozwalają te buteleczki, ale te się dobrze trzymają, ale już są zabezpieczone w razie, co gdyby się coś podziało, no to wszystko zostanie tam w środku, bo to jest dość szczelne z tego, co widzę. Zobaczmy, jakie mają dzióbki. O, takie cienkie, czyli tak jak lubię. Czy coś wyjdzie stąd? Tak, jakiś żółty kolor. Nie będę oglądać, bo chcę sobie zrobić niespodziankę potem w serii 12 kolorów. Ale zobaczmy sobie, ile tutaj jest gramów. 8 gramów, sporo. Takie tubeczki mało miejsca zajmują. No dobra, okej. No dobra, jestem zadowolona bardzo z tego prezentu. Ale co by z nimi zrobić w 12 kolorach? Po całości malować? Szłoby. Dobra, potem będę się zastanawiać. Na razie póki co dam je sobie tutaj. Czy kolejne 2 prezenty przebiją to? No nie wiem, ciężko stwierdzić, bo to już naprawdę, ja może tak nie skaczę z radości, ale naprawdę wewnętrznie na stamping żele się bardzo ucieszyłam. A co to za firma w ogóle? Aha, Full Beauty, okej, okay, Full Beauty. Stamping gel, Full Beauty, dobra. Lećmy dalej. Tutaj stawiam na to, że to będą jakieś lakiery. Chyba to są w środku jakieś kwadratowe pudełeczka, czy tam prostokątne. Więc to będą... Stawiam, że to są lakiery w pudełeczkach. Raczej na pewno, bo co by to też mogło być innego. Ale sobie zrobimy znowu challenge. I tak odchylam do tyłu to. Zrobimy sobie znowu challenge, że... No tak jak mówiłam, buteleczki. Pugniecione. No lakiery, lakiery, jak nic. No, lakiery.
Ale jakie pudełeczko ładne. RS Nail Gel Polish. One bottle. Czy to są zwykłe lakiery? O, tu jest coś pokazane. 0,89. One bottle. O co chodzi? To tamto to też to będzie chyba to. No bo tak. Tu mamy 6 pewnie. Tak, 6 i pewnie ta paczka będzie druga też z tą samą marką. Ale ciekawi mnie to, co tu może być w środku. Otworzę jeden. Jakie ładne góry. O, takie... Jak to się nazywa, Hania? To, że się tak mieni? Holo. Mhm. Jaka fajna buteleczka. Tu jest takie wgięcie. No, dobrze się trzyma. Szklana. Szklana. UV Polish Gel, czyli po prostu lakiery hybrydowe. Dobrze się tutaj odkręcają. Kolor, no ładny. Pędzelek zamiast czarnego przezroczysty, ale wydaje mi się, że zdecydowana większość pędzelków jest raczej czarna. Ten jest przezroczysty, więc w ogóle nie przekłamuje koloru. To też jest ważne. Jest cienki, precyzyjny, dobrze ścięty. Jest dobrze ścięty. Po zrobieniu wachlarza jest naprawdę taki, jak powiedziałabym, cieniutki. Czy konsystencja lakieru mnie zadowoli? Nie wiem. Tego się dowiemy dopiero w serii 12 kolorów, ale ten kolor sam w sobie jest bardzo ładny. Taki troszkę neonowy róż. To sprawdźmy, czy w tej drugiej paczce też jest to. Już tu ktoś podglądał. To nie ja. To nie ja. No, to samo. Tak jak powiedziałam wcześniej. Też tak przeczuwałam, że po prostu Paweł by mi nie zrobił tego i by mi nie zamówił tylko 6 kolorów z jednej serii, bo doskonale wie, że te kolory się cudownie sprawują później w serii 12 kolorów do testów. Patrzcie, jakie pognieciony. A ciekawe, czy się coś popsuło w środku. Nie, wszystko jest ok. Mimo wgniecenia, wszystko jest ok. Mamy ponumerowane te buteleczki, a właściwie no, buteleczki i pudełeczka. RS Nail. Nie znam tej marki, ale chętnie ją poznam, więc zapraszam wszystkich widzów do serii 12 kolorów, bo dzisiaj w prezentach trochę bidnie. Dla Was może bidnie, ale dla mnie masno, bo Stamping Gele uwielbiam. Chętnie przetestuję kolejną markę. No i oczywiście 12 kolorów marki, której jeszcze nie testowałam, z pędzelkami, które no są obiecujące. Więc teraz się żegnam. I do zaś. Pa, pa. Najszybszy odcinek ever, nie? Już? Też jestem zniesmaczona. Mam jeszcze jeden prezent. 10 minut. 10 minut! Z czego z 5 na początku gadałam? Nie, no ja tam przed kreską nie mam żadnych.